Witajcie kochani, chcieliście dłuższy film, no to dzisiaj będzie taki dłuższy film. Startuje Luboń Wielki, 1022 metry nad poziomem morza i będę się kierował w kierunku południowym. Zobaczymy, ile ciekawostek uda mi się trafić. To idziemy. I pierwsze ciekawe znalezisko. Lejkowiec Dęty. Jak wyglądają takie lejkowce? Tutaj chciałem wam szybciutko pokazać. Macie owocniki obrócone tą zewnętrzną stroną i spójrzcie, że one są takie dosyć jasne, ale wewnętrznej stronie są ciemniejsze. Co najciekawsze, te grzyby nie mają swoich odpowiedników, jeżeli chodzi o kształt wśród grzybów trujących czy niejadalnych. Są dość charakterystyczne, niesamowite w swoim zapachu i smaku. Ja je preferuję jako farsz do pierogów. Najlepsze są w tym. Oczywiście same smażone są też rewelacyjne i wyśmienite. Zresztą osobom, którym przekazałem te grzyby, nie zdążyły nawet tego farszu do pierogów powsadzać, bo zjadły farsz wcześniej. To już o czymś świadczy. Grzybek pod różnymi nazwami lokalnymi. Ja tam nie będę przytaczał tych nazw, bo staram się wam przekazywać nazwy atlasowe, czyli lejkowiec dęty. Tutaj na jednym owocniku pokażę wam, że jest bardzo łatwy do rozpoznania. Zobaczcie, jak rozerwiemy tego grzybka wzdłuż, to widać, że tworzy taki lejek. Bardzo głęboki i pusty w środku. Grzyby są dość kruche, bardzo szybko się łamią. Lejkowiec dęty został dopuszczony do obrotu handlowego oraz do produkcji przetworów z tego właśnie lejkowca i w celach sprzedaży tych produktów, co możecie sobie zobaczyć na tym zdjęciu z wykazem. A teraz mamy taką próbę smakową. Zresztą zawsze mówiliście, że lubicie, kiedy wykonuję próbę smakową. I to jest ten właśnie oto lejkowiec. Przekroiłem wam jednego pierożka z lejkowcem. Tak wygląda. Tam widzicie, że tam jest przygotowany farsz, troszkę cebulki. Żeby nie było, że ja tylko mówię o tych grzybach jadalny, niejadalny, to zjemy tego pierożka. Już mi ślinka cieknie. Rewelacyjne. Akurat te pierożki zrobiła moja mama, więc jej muszę podziękować. Bardzo pyszne. Fajnie, gdyby w restauracjach były podawane pierożki właśnie z lejkowcem. Są świetne. I to tyle o lejkowcach. Zapraszam w dalszą część filmu. Kolejne znalezisko. Także coraz więcej grzybów się zaczyna pojawiać. Tutaj chciałem wam pokazać wśród lejkowców, tylko te lejkowce są takie zmarnowane, więc je zostawiam. Ale tutaj mamy opieńkę ciemną. Spójrzcie, jak wygląda opieńka ciemna. To jest kilka owocników, a tutaj macie troszkę starsze, już bardziej pootwierane owocniki opieńki. To teraz idziemy szukać kolejnych grzybków. No i mamy grzybka, który często na grupach się pojawia i z opisem szatan, prawdziwy szatan. No nie, to nie szatan, zaraz wam pokażę i objaśnię, w czym rzecz. Zszedłem już dosyć nisko, więc tych borowików zaczyna się pojawiać, ale przejdźmy do tego, co chciałem wam powiedzieć. I zazwyczaj te zdjęcia są robione w ten sposób, jak je wam pokazuję. I wszyscy mówią, nie, to jest prawdziwy szatan, szatański, borowik szatański, znalazłem borowika szatańskiego. No nie, do końca. Tak naprawdę wszystko rozwiąże jedna rzecz. Więc nie jest to borowik szatański, tylko borowik żółtopory. Dlatego, że pory tego borowika, czyli rurki od spodu, ma żółte. Ale jeżeli zrobicie zdjęcie w ten sposób, no to będziecie zgadywać. Zresztą po biotopie powinniście już się domyślić, że to na pewno nie będzie borowik szatański, który jest borowikiem ciepłolubnym, lubi wapień i lasy liściaste. Także borowik żółtopory, grzyb niejadalny, a podawany w niektórych atlasach jako
trujący, na przykład u Ewalda Gerharda w Atlasie widnieje jako trujący. Wiem, że co niektórzy go zbierają, jedzą po obgotowaniu, ale jest, sam grzyb jest gorzki. No w końcu doszedłem do jakiegoś jednego grzyba, którego bym mógł wam pokazać. Borowik szlachetny i nawet wygląda nieźle. Pięknie chrupie przy wykręcaniu. Ale czy będzie z robalami? No wygląda tak, że hymenofor wygląda na taki, którego by się trzeba było pozbyć. Jak to zrobić? Wystarczy obskrobać hymenofor. Jeżeli w przekroju cały owocnik jest dobry. A to wygląda tak, jakby czerwie były tylko w hymenoforze. Więc my go w ten sposób obskrobimy. Także kochani, przeniesiemy się teraz na Śląsk. Zobaczymy, jak obrodziły tutaj soplówki w tym roku. I nie tylko soplówki, może coś ciekawego się uda trafić. To jest niezwykle ciekawy las z tego względu, że tu macie dużo łamanych drzew, a co za tym idzie drewna leżącego, na których występują właśnie różne ciekawe grzybki. A tutaj macie przykład soplówki bukowej, którą w sumie już pokazywałem wiele razy. Chciałem zmonitorować sytuację, jak to wygląda w tym roku. No jak widzicie, soplówka jest całkiem niezła. Ostatnio padało dosyć długo, więc te soplówki troszkę są namoczone, ale te soplówki, którym się udało gdzieś tam schować, tak w tym przypadku, tu widzicie one schowane troszeczkę pod tym drewnem, jakoś całkiem nieźle się trzymają. Sami spójrzcie, ile tej soplówki jest. Jak widzicie, na jednym kłodzie może jej być bardzo dużo. Tutaj się rozleciało jakieś jedno drzewo kiedyś. Zobaczcie, jak te soplówki rosną. Jest ich wszędzie pełno. Jeżeli chodzi o soplówkę bukową, to tutaj w Katowicach nie jest żaden wyczyn. Gorzej jest znaleźć soplówkę jeżowatą. Nie wiem, czy widzicie, ale jak zajrzycie pod spód, to już troszeczkę się wyłania bardzo rzadki grzybek. Oceniając tutaj po tym lesie, w którym ja chodzę, to soplówek bukowych jest pełno, a soplówka jeżowata jest bardzo rzadka. Soplówka jeżowata od wielu lat w jednym miejscu. Już wam ją pokazywałem, naprawdę ładna w tym roku. Ona zawsze długo potrafi przetrwać z tego względu, że jest ukryta głęboko. Sami zobaczcie, że jej w ogóle nie widać, tylko trzeba się nieźle wpatrzeć w wydrążoną od spodu kłodę i wtedy można zobaczyć właśnie tą soplówkę jeżowatą. Z tych dwóch stanowisk, które jest mi tutaj w okolicy znanych, to tylko w tym jednym się pokazała ta soplówka jeżowata. Teraz kochani, zmieniamy otoczenie. Będziemy zbierać czubajki kanie. Jak sami widzicie, przed sobą jest ich sporo. Najczęściej właśnie z czubajkami kaniami porównuje się muchomora zielonawego, muchomora sromotnikowego, dawniej taką miał nazwę. Obecny jest właśnie muchomor zielonawy. Niesłusznie porównywane jest z czubajką kanią, bo jak sami widzicie, gdzie tu jest kolor zielony, tak? Czubajka kania, tak jak w tym przypadku, tutaj widzicie, ma kolor brązowy. Może tutaj jakąś jedną czubajkę weźmiemy taką dla was ładną, dla przykładu, powiedzmy tą, bo jest dojrzała, i może jakąś jeszcze jedną mniejszą. I teraz tak, jak widzicie, koloru zielonego czubajki nie posiadają. Już na wstępie możemy wykluczyć, że to nie jest muchomor zielonawy, dawniej zwany jako sromotnikowy, czyli ten śmiertelnie trujący. Tak samo tyczy się to muchomora jadowitego czy wiosennego, które są grzybami białymi, bez żadnych łatek. A ten, jak widzicie, czubajka jest brązowa, z takimi piórkami na zewnątrz. I tutaj zobaczmy sobie, jak wygląda ta czubajka kania. Ma brązowy, łuskowaty kapelusz, kremowo-białe blaszki pod spodem. Spójrzcie na trzon. Widać wyraźne, bulwiaste zakończenie trzonu, bez żadnej pochwy. Zygzakowaty wzorek
na całym trzonie oraz pierścień, który się przesuwa po tym trzonie przy dojrzałych owocnikach. Pelusz właśnie od spodniej strony z przekrojonym trzonem widać wyraźnie otwór na środku centralnie, czyli trzon jest pusty u takiej czubajki i tutaj macie wzdłużny przekrój trzonu, na którym też bardzo dokładnie widać, że trzon jest pusty. Tak. Tu macie dojrzały owocnik, a spójrzcie, jak wygląda młody owocnik. Widzicie, też jest trzon bulwiasty, bez pochwy. W tej początkowej fazie owocnik jest zamknięty i widzicie, jak się tworzy pierścień, odrywając od krawędzi kapelusza. W ten sposób właśnie tworzy się pierścień podczas wzrostu. Tutaj tak samo jak przy lejkowcu, też jako ciekawostka, czubajka kania widnieje też na tym samym wykazie i też możecie zobaczyć to na tym zdjęciu, czyli można tym grzybem handlować oraz wykonywać z niego jakieś przetwory w celach handlowych. I tutaj jeszcze, żeby urwać temat, siedzun jodłowy i siedzun sosnowy, które widzicie na tym ujęciu. Siedzun jodłowy po lewej stronie jest grzybem niejadalnym, naprawdę niesmacznym, brzydko pachnie, jest grzybem chronionym, więc naprawdę nie ma sensu go zbierać. I ten mniejszy, który tam akurat widzicie po prawej stronie, takiego bardziej żółtego koloru, siedzun sosnowy, który jest grzybem jadalnym, smacznym i nie jest objęty ochroną od 2014 roku. Kochani, ja będę kończył ten film, więc ci, co jeszcze nie zrobili, a chcieliby dostawać powiadomienia, że coś nowego nagrałem, naciśnijcie subskrypcję oraz dzwoneczek, a na pewno do Was przyjdą powiadomienia, że nagrałem kolejny film. Ja z tym zbiorem czubajek udam się do domu, obdzielę znajomych, bo bardzo dużo moich znajomych lubi czubajki, a u mnie tak często nie występują w tak dużych ilościach. Ja właśnie wracam z pracy, dlatego mogłem to dla Was nagrać. No to nic, żegnam się z Wami, do usłyszenia, cześć, pa!